Cześć, z tej strony Wojtek, z to wszystko wina Alfów. Dzisiaj polecimy sobie chronopię i zaczniemy sobie czytać kolejny dodatek. A znaczy w zasadzie pierwszy do tego przeczytaliśmy podstawkę i no tą małą broszurkę. Będziemy czytać o synach Kronosa. Ale nim do tego przejdziemy, mam dla Was taką informację. Uruchomiliśmy konto na Kofi. Gdzie jeśli uważacie, że nasza praca jest fajna i chcielibyście nam trochę pomóc, to możecie wrzucić jakiś drobny datek na rozwój kanału. Pewnie wszystkie pieniądze, które przeznaczymy, pójdą na rozwój naszego Discorda, którego planujemy za niedługo udostępnić. Ale o tym więcej przeczytacie w poście, a żeby już nie tracić czasu Synowie Kronosa. Miecz wiary. Mówią, że wiedza jest potęgą, ale wiedza bez możliwości działania jest okrutnym przekleństwem. Jam jest Montadiamus, pierwszy sługa jedynego króla. Uczeń żywego boga, chronomanta. Byłem wojownikiem nim mnie wybrano. Wciąż nim jestem, nie zawiodę. Ale utrzymanie wiary nie jest proste, a zwątpienie jest naszym największym wrogiem. Staję, patrzę, czekam. A on wciąż nic nie robi. Lęk mnie ogarnia, gdy myślę o moim panie. A on wciąż nic nie robi. Oddani wyruszyli przeciwko niemu. A choć stygińczycy mogą pożądać twego ciała i krwi, oddani pragną duszy. Nadejdą z północy, z pustkowi nieposkromionych. To wprost nie do pomyślenia, by ktoś śmiał wtargnąć na ziemię synów Kronosa i nie poniósł za to kary. Lecz północ skuwa kryształowa pięść zimy. Zimy tak ostrej, że mogą ją przeżyć jedynie najsilniejsi ludzie. Zimy, którą rozpętała przeklęta mortia i plemienia matki, by spowolnić budzenie się z Udało się jej tego dokonać, choć krew jaszczur z północy jest gorętsza niż ich kuzynów z południa. Tak, stygińczycy obudzą się nawet tu, na północnych pustkowiach, a ziemia krzyczy w proteście. Zbezczeszczono czcigodne góry, a święte miejsca mocy stały się widownią krwawych wal. Przebudzenie wężowych ludzi zakłóciło równowagę w krajminach nieposkromionych. A czym jest natura, jeśli nie równowagą? Lecz nikt, ani stygińczyk, który jest przyczyną zamieszania, ani oddany pragnący je wykorzystać, nie uczynią tego, nie ściągając na siebie gniewu, bogini ziemi, kiedy śpi. Śpi w słońcu i w cieniu, lecz gdy się budzi, budzi się pośród grzmotów, a dokąd uciekniesz, gdzie zdołasz się schować, gdy przeciwko tobie zwraca się ziemia spod Twoich stóp. Synowie Kronosa są podzieleni. Trzy wielkie plemiona walczą ze sobą. Każde z nich w tych niespokojnych czasach inaczej odczytuje zwiastuny i wróżby. Kalechowie, plemię świtu, są lojalni wobec jedynego króla. Nigdy się nie poddadzą i za tę wierność przyjdzie im zapłacić. Nuadowie, plemię cienia, zostali uwięzieni przez cień. Obietnicą powrotu Bilea, starożytnego Ar-Re, najwyższego króla ciemności. Są jeszcze Ildychanowie, plemię bogini, znane także jako szczep matki. Oni to właśnie położyli zatrute ostrze u stóp mego pana, gdyż zwyczaj każe, że żaden król nie powinien panować dłużej niż siedem lat, po czym jego wielkość powinna powrócić do ziemi, która go wydała. Matriarchini plemienia ma wielką moc, lecz w jaki sposób zdecyduje się jej użyć? Lęk ogarnia mojego pana, a on wciąż nic nie robi. Wielu wątpi w jego odwagę, wielu wątpi w jego mądrość, lecz wiara jest dawna i otrzymana. Byłem wojownikiem, nim mnie wybrano. Wciąż nim jestem. Będę walczył z wiarą jako mym orężem. I to tyle tytułem wstępu. Następne jest dość długie, długie opowiadanie, a potem opis każdego z plemion oraz kontaktów innych frakcjami z synami Kronosa. Pamiętaj, że jeśli Ci się podobało, żeby dać łapkę w górę, i oczywiście suba. Jeśli dasz łapkę w dół, to napisz czemu, żebyśmy wiedzieli nad czym. Pracować. To był Wojtek z To Wszystko Wina Lwów. Dzięki za poświęcony czas i do usłyszenia. Cześć.